Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jak się pewnie domyślacie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać paletkę Morphe Brushes, którą dostałam na urodziny. Jest to paletka 35O. Wygląda w ten sposób, jest w kartoniku. I w środku mamy paletę 35 cieni, które się prezentują w ten sposób. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że zestawienie kolorów w tej paletce jest po prostu niesamowite. Mamy tutaj odcienie brązów, złota, pomarańczy, miedzi. Mamy oczywiście tutaj cienie połyskujące, satynowe i matowe. I muszę Wam powiedzieć, że bawię się tą paletką już od prawie 3 tygodni i jeszcze wciąż nie spróbowałam wszystkich tych kolorów. Bardzo mi się podobają te kolory, to zestawienie kolorów, przede wszystkim dlatego, że bez względu na to, jakie zestawienie wybiorę, jakie kolory ze sobą połączone, wszystkie się bardzo ładnie dopasowują. Muszę powiedzieć, że jakość tych cieni jest bardzo dobra, to znaczy one tak, nie dość, że bardzo ładnie się nakładają, są bardzo ładnie napigmentowane, bardzo ładnie się blendują i mieszają jedne z drugimi. I również przez cały dzień się utrzymują praktycznie w niezmienionej postaci. Ja oczywiście używam bazy pod cienie, z tego względu, że mam tak zwane hooded eye, więc cała powieka mi się chowa do środka, ona tam się cały czas rusza i większość cieni po prostu się zbiera w załamaniu, dlatego ja zawsze tak czy inaczej używam bazy pod cienie, ale no nawet na bazie niektóre cienie nie dają rady, a te dają rady przez cały dzień. I tak jak mówiłam, bardzo mi się podoba zestawienie kolorów, dlatego że no ja mam problem z kolorami, powiem Wam szczerze, że dla mnie odcienie ciepłe, zimne to jest jakaś w ogóle abstrakcja. Nie potrafię powiedzieć, które do siebie pasują, a tutaj widzę, że obojętnie w jakim zestawieniu je użyję, to one ładnie ze sobą współgrają. Słuchajcie, paletkę można kupić na stronie Beauty Buy i również na Cult of Beauty. Paletka kosztuje mniej więcej 20-22 funty. Myślę, że to nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj aż 35 cieni, bo wówczas za jedną sztukę wychodzi nam co coś koło 60-70 pensów, także naprawdę uważam, że jest to nieduże jak za taką jakość cieni. Mam na pewno ochotę na zakup następnej paletki. Bardzo bym chciała mieć jeszcze tą Warm i jeszcze jest tam taka paletka w zestawieniu fioletów. Bardzo mi się też podoba i myślę, że kiedyś się skuszę na następną paletkę, ale tymczasem cieszę się tą, używam jej może nie tyle codziennie, ale na pewno często. Słuchajcie, dla mnie jedyny minus tej paletki to jest to, że nie można nią wykonać szybkiego makijażu, a to dlatego, że każdy z tych kolorów jest tak ładny, że chciałoby się wykorzystać trochę tego, trochę tamtego, no i kończy się na tym, że sterczę przed lusterkiem przez pół godziny. Ale naprawdę paletka jest bardzo ładna, można nią wykonać nieskończenie wiele makijaży, zarówno takich dziennych, jak i wieczorowych. Fakt, że mamy tutaj wszystkie te odcienie brązów, natomiast one dają na tyle dużo możliwości, że naprawdę ciężko się jest tą paletką znudzić. Pokażę Wam może zbliżenie takich najładniejszych kolorów. Oczywiście najbardziej efektowne są te takie połyskujące. I one najładniej wyglądają oczywiście na jakichś tam swatchach, ale nawet te matowe cienie również są bardzo ładne. Zobaczcie, jakie one są mocno napigmentowane, jak one bardzo ładnie się błyszczą. Także naprawdę uważam, że paletka jest naprawdę bardzo dobrej jakości. No ja starałam się Wam pokazać kilka makijaży, jakie wykonałam tą paletką. Nie wiem, jak to wyjdzie, mam nadzieję, że coś będzie widać. No niestety nie mam ani dobrego aparatu, ani dobrego oświetlenia, więc no robiłam co mogłam, żeby Wam pokazać, ale naprawdę daje wiele możliwości ta paletka, także na pewno Wam ją mogę polecić. Na pewno jest warta swojej ceny i warta jest zainteresowania. Czy to takie zestawienie kolorystyczne, czy inne, tych paletek jest kilka. Wiem, że one bardzo szybko znikają ze strony, także trzeba na nie polować. Tam można na stronie wpisać swój adres mailowy i wówczas dostaniemy informację, jeżeli dana paletka znowu pojawi się na stanie. Także ja Was gorąco zachęcam. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego prezentu. Bardzo się cieszę i na pewno nabrałam apetytu na więcej. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam do następnych filmów. Cześć!